Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, sporo komentujących w Polsce całą tą sytuację Kevina McCarthy no, tłumaczy dosyć idiotycznie, bo co się stało? No, przewodniczący partii republikańskiej, partii konserwatystej został, no, można powiedzieć, odstawiony. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No, Getz, człowiek z Florydy, z konserwatywnego stanu, sam będąc republikaninem, doprowadził do tego, że usunął przewodniczącego swojej izby w kongresie, czyli Izby Reprezentantów. W Ameryce jest 435 reprezentantów. To jest taka stała liczba. I to jest ona jest dzielona no w zasadzie w zależności gdzie w Stanach się mieszka, no ale to ilość przedstawicieli w kongresie jest w zależności od populacji. Senatorzy jest dwóch na każdy stan, niezależnie od populacji. Także jest wyższa izba Senatu i niższa izba reprezentantów. No i jest 435. Teraz aktualnie jest 210 w partii demokratycznej i 218 w partii republikańskiej. Czyli ten Kevin McCarthy był przedstawicielem, przewodniczącym większości, tak, bo jest więcej 218 niż 210. Także jeżeli tam jakiekolwiek głosowanie jest po linii partyjnej, no to wszyscy demokraci po linii partyjnej 210, wszyscy republikanie po linii partyjnej jest 218. No i ten Getz, no to zdrajca kompletny, powiedział, że się nie zgadza się ze swoim przewodniczącym swojej partii, no i trzeba go wyrzucić. No i znalazł 8-7 innych cwaniaczków. Wszyscy mieli jakieś tam personalne czy polityczne zapędy, żeby zdradzić, tak jak w Polsce w XVII wieku doszło do rozbiorów Polski, tylko dlatego, że paru z polskich zdrajców poszło do Moskwy i poprosiło o pomoc, no i tam załatwili Polskę na 123 lata. No i właśnie ten republikanin, on zrobił to samo. Powiedział, że trzeba głosować. No ale kto ma głosować? No głosowało 210 demokratów. Doszło do nich 8 zdrajców ze strony republikańskiej, czyli było 218 głosów w Izbie Reprezentantów. Ilu zostało w Izbie, ilu zostało republikanów? 210. No i głosowanie prawidłowe, polityczne, wszystko, demokraci usunęli przewodniczącego partii republikańskiej. No i ten Getz jest po prostu judaszem i zdrajcą, no ale myśli, że jest największym republikaninem, najlepszym konserwatystą i no, trzeba być nienormalnym, żeby nie rozumieć, że to jest coś nienormalnego, tak? No i tu cała ta sytuacja się zaczęła. Dlaczego on go atakował? No, suma summarum, to sprowadza się to do wszystkiego, że Getz miał jakieś tam problemy z kobietami typu seksualnego, miał jakieś tam problemy finansowe, także cała ta komisja etyki politycznej patrzyła się na to, co on robi. No i on ścigał Kevina McCarthy, żeby było to jakoś usunięte, żeby było to zatrzymane. Także to taka wewnętrzna siekiera na McCarthy'ego przez tego wariata Getza. No, nie lubił Kevina McCarthy'ego już od początku. No i paru innych. Z Montany jest też reprezentant Rosendale, no to on jeszcze większy numerant jest, jemu się podoba miejsce
pozycja w Senacie. No bo tak jak mówiłem, 435 republikanów i 100 senatorów. Reprezentanci są wybierani co dwa lata, na dwa lata, a senatorzy są wybierani na 6 lat. Czyli w każdych tych rejonach jest 33 senatorów wybieranych. Tak to chodzi naokoło Ameryki. Także, że każdy zostaje wybrany na 33, na 6 lat, także coś 6 lat są te wybory. No i ten zdrajca, czy ten, co się zbuntował przeciwko przewodniczącemu partii, przegrał. Przegrał w tej republikańskiej Montanie. Jego miejsce zajął polityk demokrata. No i dlatego teraz też jakoś się mści. Nancy Mace z południowej Karoliny, no to też tam jakieś numery ma, pilnuje się, trzyma się tego żłobu za wszelką cenę, no i myśli o swoim ponownym wybraniu. Także oni wszyscy, cała ta siódemka, cała ta ósemka miała jakąś siekierę nałożoną na to, żeby załatwić przewodniczącego partii republikańskiej. No to wszystko do tego też jest, ma podobieństwo do Polski, bo to jest liberum veto, tak jak w XVII wieku w Polsce jeden szlachcic mógł wyjść i powiedzieć, że ma wolność i podważa wybieranie króla. No i tu właśnie to samo stało. W styczniu, zanim Kevin McCarthy został wybrany przewodniczącym Partii Republikańskiej, no to tam się zbierali się 15 razy, żeby na niego zagłosować, republikanie. No to republikanie i konserwatyści i demokraci, bo tamci też mają coś do powiedzenia, opozycja ma coś do powiedzenia, do wybrania, tak jak odwołania odwołała, tak i ma zaakceptować. Czyli ten przewodniczący partii większościowej musi się dogadywać ze swoimi, musi się dogadywać z wrogami. Dlatego dogadywał się przez 15 razy. Zanim go wybrali. Także od stycznia jest tym przewodniczącym, także musiał tańczyć na lewo i prawo, wszystkich zaspokoić. No ale Getz i jego ta właśnie banda, ta ósemka, no to nie nienawidziła go, czy nie lubiła go od początku. Także teraz parę dni temu, jak mówili, że nawalił z najróżniejszymi sprawami, no to bardzo często to było tak, że nawalił tylko dlatego, że oni robili jakieś tam, zatrzymywali cały ten proces. W listopadzie zeszłego roku ta partia republikańska wzięła się do roboty, no i chciała pracować, no ale została sparaliżowana w listopadzie, w grudniu. Dużo tych rebeliantów, tych buntowników, oni taką nalepkę, przydomek w sumie mieli, że są antykevinowcy, no czyli do tego McCarthy'ego, że nigdy Kevin, że nigdy będzie, on, trzeba go zlikwidować. No i nigdy go nie popierali. Nigdy go nie popierali, wszystko tam przesuwali. No i to się ciągnęło i dlatego to wszystko jest jak jest. No, Kevin McCarthy dogadywał się również z demokratami, no i czarownica Pelosi z Kalifornii właśnie obiecała mu, że jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że będzie liberum veto, no to demokraci nie będą głosowali, bo on ich tam zaspokoił. No i ciekawe, że Getz mówi, że Kevin McCarthy miał sekretne porozumienia z demokratami, a Getz sam w sobie poszedł i zdradził, po prostu dogadywał się z demokratami. Tak, także to jest dosyć fińska sytuacja. Były tam, kiedy dochodziło
No teraz ostatnio kongres musi zatwierdzić budżet. No i ten, żeby zatwierdzić budżet, musi również zatwierdzać deficyt. No i tam, żeby wszystkich zaspokoić, no to między innymi te wszystkie wydatki muszą być nawet w ramach deficytu, no to miał być Pentagon, tak? Czyli wojsko, ochrona Ameryki, cała marynarka, lotnictwo i tam siły powietrzne. No to Gates i cała ta grupka tych rebeliantów, no to ciągle to wszystko przesuwali, także że nic do tego nie doszło, także te zamykanie rządu było spowodowane przez tych rebeliantów, którzy później doprowadzili do tego, że go usunęli. A później tłumaczyli, a Gates później mówił, że McCarthy tam nic nie jest w stanie osiągnąć. No, dużo ludzi mówi, że ten Gates, no to troszeczkę jest, ma obsesję z telewizją, z internetem, z gazetami, z programami telewizyjnymi, że on chce być takim tą komunistką, socjalistką Aleksandra Ocasio-Cortez. To jest była kelnerka z Nowego Jorku, tam komuniści ją poparli, dostała się do kongresu, no ale chodzi w różnych Chanelach, chodzi w różnych Gucich po 4-7 tysięcy, no i ona krzyczy, że socjalizm musi zwyciężyć w Ameryce, no i jest na internecie, na tych Twitterach, ma jakieś setki, dziesiątki milionów followerów, no i właśnie Gates chciał być taką postacią środków masowego przekazu, ale po stronie prawicy. No jest troszeczkę, ma jakieś takie za duże ego i no ogólnie rzecz biorąc nie działa. Nie działa ani dla narodu, ani nie działa dla partii, ani dla Ameryki. Także to jest dosyć nieprzyjemne, że taki człowiek był w stanie doprowadzić do czegoś takiego. Kevin McCarthy w sumie chyba wycofuje się z tej całej polityki, no bo to wszystko nie ma dla niego sensu. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Będzie nowy przewodniczący wybrany. No, dużo ludzi krzyczy, żeby właśnie taką twardą linię przyjąć, no ale jak się... No, Republikanie mogliby przyjąć troszeczkę silniejszą linię, bo socjaliści po prostu nie mają żadnych skrupułów, oni tam idą za każdym ciosem i przez ostatnie 60 lat osiągają coraz więcej, no ale osiągnęli teraz w Ameryce to, że jest syf, kiła i mogiła. Biden debil powiedział, że trzeba będzie budować ścianę. Jak Trump mówił, że trzeba budować ścianę, to mówili, że będzie zbudowana z cegieł nienawiści. A teraz propaganda Bidena, no to jest taka, że ściana na południowej granicy Ameryki będzie zbudowana z cegieł miłości. No, to jest goebbelsowska propaganda, tam ten jeden, ten Majorkas, czyli ten następny cyrkowiec, też zaczął debilować to tłumaczyć. No już cała Ameryka chyba, no wszyscy Republikanie się śmieją z tego, no i mam nadzieję, że 3/4 demokratów z tej goebbelsowskiej propagandy, jaka jest wpuszczana. No bo też właśnie te ustawy o budżecie i tak dalej, no to też dotyczyły tych pieniędzy na granicę. Wybory są w listopadzie przyszłego roku, czyli za 13 miesięcy, także to wszystko jakoś się tam ustabilizuje. Większość miast Chicago już się buntuje. Czarni się buntują tam przyjeżdża 2000 dziennie emigrantów nielegalnych z
południa zabierają im szkoły, zabierają im, wsadzają ich do hoteli. W Chicago mają budować miasteczka namiotowe, nie wiadomo na jak długo. W niektórych miastach, w jednym stanie miało być spotkanie żołnierzy, mieli tam grać futbol amerykański, to chyba armia i siły powietrzne miały grać przeciwko sobie na wielkim stadionie futbolowym, to wszystkie te hotele, które były zarezerwowane dla rodzin tych wojskowych i dla tych zawodników wojskowych, zostało to wszystko pokazowane, zostało oddane to nielegalnym emigrantom. Uniwersytety są zapychane nielegalnymi emigrantami. Także niesmak i wchodzi do wszystkich. Jest takie powiedzenie w Ameryce, kim jest bardzo często konserwatysta. No, konserwatystą jest bardzo często liberał z krwawiącym sercem, który został napadnięty przez bezdomnego, któremu chciał pomagać. No i to tak właśnie na to wszystko wygląda. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać. Będzie lepiej i na całym świecie wszyscy się budzą. Zdrowia dla normalnych.